Szanowni Państwo, mili nieznajomi, patrząc na mnie, macie już Państwo pewność, że nie jestem celebrytą, ale miejsce, w którym się znalazłem i rolę, którą w tej chwili pełnię, promując nowy pomysł edukacyjny Instytutu Historii UMCS, nie czynię totalnie przypadkowo. 3 lata temu wpadłem na pomysł, aby w naszym instytucie uruchomić studia turystyka historyczna. Wydaje nam się, że połączenie historii z tym obszarem biznesu wydaje się najbardziej logiczne. W 90% wiedza historyczna jest tą, na której powinien opierać się pilot, na której powinien opierać się przewodnik miejski, zwłaszcza. Pierwsi absolwenci już w tym roku ukończą studia licencjackie. Logiczne i roztropne jest to, aby kontynuowali oni studia w zupełnie nowym anturażu i otoczeniu. Bo pewna nowość, która wiąże się z tym kierunkiem, oznacza, że zdecydowaliśmy się na to, żeby pojawili się w gronie naszych studentów ludzie w pełni dojrzali, którzy zdaje się, że z przekonaniem dużo większym niż ich młodsi koledzy potrafią dążyć do określonego celu. Właściwie mówiąc o tej propozycji edukacyjnej, którą w skrócie nazwaliśmy turystyką historyczną 35+, powinienem mieć przed sobą ściągawkę, bo wtedy pewnie byłbym ogarnął wszystkie te argumenty, które przemawiają za tym, że właśnie w tym systemie, właśnie ten kierunek powinien być przez Państwa podejmowany w naszym instytucie. Postaram się z grubsza wszystkie argumenty przemawiające za podjęciem takiej właśnie decyzji podzielić na dwie grupy. Pierwsze to argumenty negatywne. Teoretycznie wydaje się, że w żadnej promocji takich negatywnych argumentów podejmować nie wypada, ale wydaje mi się, że w tej grupie należałoby mówić o określonym wieku. Skończenie 35 lat nie dla wszystkich jest powodem do chwały. Myślę, że w grupie tych argumentów można też wymienić to, że chodzi nam o tych, którzy wychowują dzieci, którzy pracują, którzy mają masę obowiązków, ale kończą je codziennie w określonej porze, tak żeby z logistycznego punktu widzenia móc uczestniczyć w naszych studiach. I teraz garść zupełnie oczywistych, przynajmniej z mojej perspektywy, argumentów, tych już natury pozytywnej. Jeśli lubicie Państwo podróże, jeśli lubicie Państwo określone wyzwania, jeśli myślicie o zmianie pracy, jeśli chcecie wreszcie dorabiać w zawodach związanych z turystyką w roli pilota czy przewodnika, gorąco namawiam Państwa do udziału w naszych studiach. Postaraliśmy się o to, żeby poczynić całą masę różnego rodzaju udogodnień, które pozwolą Państwu, ludziom dojrzałym, na to, iżby w systemie studiów dziennych kończyć studia wyższe, uzyskać tytuł naukowy magistra. Rzecz bardzo istotna. Studia te trwają jedynie 1,5 roku. To są 3 semestry. Powtórzę raz jeszcze, żeby nie było absolutnie żadnych nieporozumień. To są studia bezpłatne. Zaczynalibyśmy zajęcia w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do czwartku od godziny 16:30. Piątki natomiast zostawialibyśmy na zajęcia terenowe. Wiąże się to oczywiście z jedną ze specjalności, szczególnie z lublinistyką. To studia, które mają przygotować do odpowiedzialnej pracy przewodnika miejskiego. Wobec tego zupełnie uzasadnione jest to, żeby te zajęcia odbywały się w przestrzeni miejskiej. Jeśli natomiast chodzi o historię stosowaną, to jest to ten rodzaj specjalności, który pozwala dzięki odpowiedniej wiedzy opartej na historii, odnajdywać się w przemysłach kreatywnych, przygotowywać eventy, inscenizacje historyczne. Nasz instytut słynie z szeroko rozwiniętego ruchu rekonstrukcji historycznej, więc jest to pewnego rodzaju narzędzie, za pomocą którego w tej przestrzeni można funkcjonować. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Mogę pożegnać się z Państwem takim tradycyjnym pożegnaniem, które w środowisku pilotów i przewodników się pojawia. Do zobaczenia na trasie.